Cześć Krzyśku, witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie, podobnie w Gilowicach. No dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać. Po pierwsze zacznijmy od tych zawodów teraz. Jak je oceniasz, jak Ci się skakało tutaj dzisiaj w tym upale? Ogólnie fajnie. Myślałem, że będzie gorzej, bo dużo też trenowałem teraz na większych skoczniach. Wydawało mi się, że będzie troszkę gorzej się przyzwyczaić do tego mniejszego obiektu, ale poszło całkiem fajnie, także jest okej. Okay. Bardzo fajna atmosfera, tylko faktycznie trochę gorąco. Wcześniej wspominałeś, że oddałeś chyba 6 skoków treningowych, co? Tak. Oddałem przedtem 6 skoków. Stwierdziłem, że spróbuję więcej poskakać, żeby jak najwięcej tych skoków oddać, zobaczyć jak faktycznie będzie. Myślę, że chyba w sam raz. Mhm. Jakbyś porównał te dwa twoje skoki dzisiejsze w seriach ocenianych? Pierwszy był bardzo fajny, drugim chyba troszeczkę poszedłem zbyt do góry. Chociaż wydawał się też spoko stosunkowo, ale wydaje mi się, że pierwszy troszeczkę lepszy był. Ale co zobaczymy też po notach wszystko później na wynikach jak będzie. No dokładnie, bo jeszcze nie znamy wyników, a tam będzie ciasno dosyć w czołówce tam, chyba, nie? Chyba tak, dokładnie. Mm. Wszyscy tak blisko siebie, nie? Praktycznie, także... No, zobaczymy, czas pokaże. Czym się wyróżniają te zawody, to tym, że seria, kategoria Open była bardzo dobrze obstawiona, nie? Tak, dużo zawodników było i to jest fajne i motywujące, że z biegiem czasu dalej, większość zawodników dalej skacze, a nie przerywają skakania i to jest bardzo fajne, przyjemne w tym wszystkim. No i zawsze w większej grupie lepiej się rywalizuje. Większa grupa i od razu, tak, rywalizacja o wiele lepsza. No dobra, to teraz pogdybajmy, jak myślisz, który będziesz dzisiaj? Ja już idę z tamtej strony. Ciężko powiedzieć. Strzelaj. Może egzekwo? Ale strzelaj. A znasz wyniki? Nie. Nie wiem, ciężko powiedzieć, nie chcę tutaj... Mhm. Bo rywale mieli też różne podobne skoki, ja wykończyłem je telemarkami, to może troszeczkę będzie tym moim atutem, że może akurat i zgarnę coś. Dobrze, po zimie kiedy zacząłeś przygotowania takie letnie? Z początkiem maja. Maja to były zawody pierwsze w Goleszowie, tam poskakałem na treningach, potem były zawody i to był taki początek sezonu, a potem szczyrk. Potem szczyrka. A teraz następne zawody, gdzie planujesz skakać? Może na ten rozum mi się wybrało do Czech. Zobaczymy, jak to pokaże, czy faktycznie czas na tyle czasu będzie, żeby można było ewentualnie tam skoczyć i spróbować swoich sił na tych skoczniach. A jak nie, no to zobaczymy, gdzie kategoria się pokaże Open, no to będę startował. No wiesz, no ale pokazują się kategorie Open w szczyrku na trochę większych obiektach, to odpuszczacie raczej jako... To znaczy, teraz akurat odpuściłem, bo nie byłem faktycznie przygotowany, ale też czasowo nie dałem rady przyjechać wcześniej. Gdybym może przyjechał, to bym skoczył jeszcze 2-3 skoki i pewnie wystartował w tych zawodach. Ale cały czas mam je w głowie, także pewnie jak nie w tym roku, to może następnym się uda. No właśnie, jak jest twoją motywacją z roku na rok? Przez starzejemy się wszyscy, prawda? Dokładnie, tak, z roku na rok. Skąd bierzesz motywację w ogóle? Ciężko powiedzieć. Myślę, że z tych treningów, tak? Że dalej jednak chodzę na tą siłownię, ruszam się, jestem aktywny dalej. Dużo staram się faktycznie ćwiczyć i to może też wpływa pozytywnie na to, że jestem taki, jaki jestem, chudy. I może mi łatwiej jest faktycznie dalej brnąć i nie straciłem tej koordynacji ruchowej, jaką miałem dawniej. I teraz obecnie też potrafię ją mieć. A sięgając w przyszłość, jak myślisz, ile lat jeszcze poskaczesz? Ciężko powiedzieć. Jak będą skoki bez kontuzji, bez żadnych jakichś problemów zdrowotnych, to pewnie będą te skoki jeszcze przez jakiś tam dłuższy okres czasu. A jak nie, jak będą jakieś kontuzje, no to pewnie trzeba będzie się pewnie wycofywać, jeśli będą sprawiały jakieś tam trudności w oddawaniu skoków. No bo widzę po tobie, że dalej cię cieszą. No cieszą mnie skoki, jest motywacja dalej. Na pewno nie jest już taka eksplozja mocy jak kiedyś, że człowiek tam się tak palił wręcz, jak był na górze, to aż drgało, czepało nim. Teraz jest tak bardziej spokojnie podchodzę do tego i robię to tak spokojnie, nie tak jak kiedyś nerwowo, tylko to robię tak się bardziej pod względem takiej płynności. Oskakałeś się. Oskakania takiego, tak, i takiego bycia się w świecie skoków narciarskich. A... Będziesz próbował wystartować na zmodernizowanych skoczniach obiektach w Wiśle Centrum? Chciałbym wystartować, nawet w treningu, a jakby nawet się pokazała kategoria, to też w kategorii Open jak najbardziej. Chciałbym tam wystartować i spróbować przetestować te skoczki. Przede wszystkim obiekt nowy, dokładnie. Dobrze, to życzę Ci tego i życzę Ci powodzenia ogólnie, wiesz, w dalszej Twojej karierze. Niech to się wszystko fajnie tak układa, jak do tej pory. Dziękuję bardzo, dzięki bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie dalej kciuki. Pozdrawienia też dla Winter Shoes.